modlitwę różańcową w takim pełnym kole, tak jak tutaj Maryja trzymająca właśnie to koło różańcowe w swoich rękach. Na pewno z naszej obecności się Maryja bardzo cieszy. My też, myślę, że każdy z nas może podać wiele przykładów dla siebie, jako cudów małych, których świat nie usłyszał, których może Kościół nie odgłosił oficjalnie, ale w swoim życiu jak wiele podnieśli, my otrzymali. Pierwszy przegląd pieśni Maryjnej w Kolędradach nazywał się Kolęd Powiatowy. Teraz właściwie też tak jest, bo za naszego powiatu przyjeżdżają zespoły. Ale tak sobie pomyślałam, że jak stałam tutaj po raz pierwszy, przy pierwszym przeglądzie, Boże kochany, miałam 37 lat, byłam piękna i młoda, a teraz też mam tyle samo lat, jestem piękna i młoda. Szok po prostu, jak ten czas szybko leci, ale tak obserwując was wszystkich, nikt się nic nie zmienił. Wiele twarzy od 20 lat, tych samych, pięknych i młodych. Chciałam bardzo serdecznie powitać szanownych gości. Thank you.
się w Kolembrodach. Jedna z najpiękniejszych miejscowości w gminie, chociaż wiem, co pan wójt powie, że nie ma miejscowości brzydkich, wszystkie są piękne. Na pewno wszystkie są piękne, ale Kolembrody mają tą wyjątkowość, że mają tutaj sanktuarium Matki Bożej Kolembrodzkiej i właśnie dzisiaj jesteśmy w tym sanktuarium, a gromadzi nas 20 przegląd pieśni maryjnej. I to właśnie dzisiaj do naszej gminy, do Komarówki Podlaskiej, tutaj do Kolembród przyjechały zespoły z terenu naszej gminy, z terenu powiatu radzyńskiego, ale także z terenu powiatu bielskiego, więc jest to przegląd ponadpowiatowy, przegląd pieśni maryjnej jubileuszowy. Ten jubileuszowy przegląd zgromadził też naszych zacnych gości, bo jest i pan wicewojewoda, i pan starosta, są radni z przewodniczącą na czele naszej gminy, są mieszkańcy, są tak naprawdę, myślę, wyznawcy Matki Bożej, którzy tutaj w tym sanktuarium przychodzą, żeby się modlić, a także żeby czcić w tym miesiącu maryjnym, bo to jest miesiąc różańcowy, miesiąc październik, właśnie Matkę Bożą w tym kolembrodzkim wizerunku. I bardzo jest nam miło, że możemy tutaj gościć te wszystkie osoby, które wymieniłem wcześniej. Sanktuarium, jak już pewnie wszyscy wiedzą, ono ma bogatą historię. Legenda łączy nasz obraz Matki Bożej Kolembrodzkiej z takim cudownym wyprowadzeniem zabłąkanego króla Jana III Sobieskiego. Potem Maryja mu się we śnie ukazuje i nakazuje postawić właśnie w tym miejscu kościół. Sobieski ten kościół funduje i ofiarowuje ikonę, która jest po dzień dzisiejszy. Od tamtych dni nasze sanktuarium, a szczególnie ta ikona, słynie wielkimi, wielkimi łaskami. Za to jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Maryi. Ale tego przeglądu nie byłoby, gdyby nie zespół Kwiaty Polne. 20 lat temu z inicjatywy poprzedniego wójta powstał zespół Kwiaty Polne i od razu rozpoczął swoją działalność właśnie tym przeglądem. Zainicjował przegląd pieśni maryjnej, który praktycznie nieprzerwanie trwa co roku po dzień dzisiejszy. Z tą przerwą tylko covidową, a tak co roku w okolicy połowy października tutaj się spotykamy. Często też nasz przegląd pieśni maryjnej łączył się z Dniem Papieskim, dlatego ta połowa października teraz z uwagi na ubiegłotygodniowe wybory przesunęliśmy na 22, ale zawsze przegląd maryjny łączy się z Janem Pawłem II. Dzisiaj też ksiądz kustosz, który zawsze gościnnie nas tutaj przyjmuje, w swojej homilii o tym nadmienił, bo dzisiaj świętujemy tą 45. rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego już teraz Jana Pawła II. To 22 października na placu Świętego Piotra właśnie Jan Paweł II rozpoczął swój długi, piękny pontyfikat. Rozpoczął słowami, żebyśmy się nie lękali, otworzyli swoje serca i drzwi Chrystusowi. I my tutaj, myślę, poprzez swoją obecność, modlitwę i tą wspólnotę, jaka tutaj się tworzy, wszystkich ludzi, pokazujemy swoje przywiązanie zarówno do Maryi, jak również do Świętego Jana Pawła II. Pana wójta prosimy trochę więcej o tych kwiatach polnych, bo jednak jest to wizytówka zarówno Kolembrod, jak i gminy Komarówka Podlaska. Oczywiście, od 20 lat ten zespół reprezentuje tutaj Kolembrody, tą miejscowość, z której się wywodzi, ale także na wielu miejscach naszego powiatu, jak również i poza powiatem, naszą całą gminę. 20 lat temu zespół zainicjował swoją działalność. Tutaj panie aktywne z Kolembród włączyły się do tego, żeby śpiewać. Tak jak powiedziałem, rozpoczęły przeglądem pieśni maryjnej, ale nie tylko. Tutaj przez wiele lat był organizowany kiermasz ludowy tutaj z racji odpustu nawiedzenia Matki Bożej tutaj przed tą izbą regionalną. Zawsze był organizowany kiermasz sztuki ludowej i te panie również tutaj włączały się w to bardzo aktywnie, śpiewając, przygotowując wszystko. Także z inicjatywy pań z Kwiatów Polnych powstała ta izba regionalna. To też trzeba podkreślić. Ostatnio z panem redaktorem byliśmy w tej izbie, nagrywaliśmy to. Te panie, które wtedy nie były w strojach ludowych, one były po prostu na roboczo. Urządzaliśmy na nowo po remoncie tą izbę. Też prowadzą tą izbę regionalną, ale też nie tylko, bo tutaj pokazują różnego rodzaju swoje tradycje kulinarne. Jak ktoś chce zobaczyć, jak robią się parowańce albo inne rzeczy,
rzeczy, to też z paniami może się umówić i bardzo chętnie pokażą. A tak naprawdę też mają tą wielką taką serdeczność wobec myślę wszystkich. Są bardzo miłe, życzliwe, takie ciepłe, kochane panie z kwiatów polnych. W kwiatach polnych jest nasza pani dyrektor z Gminnego Centrum Kultury, pani Zofia Jakimowicz. Czasami śpiewa z kwiatami polnymi, ale zawsze z tym zespołem była blisko związana, też z racji, że mieszka tutaj w Kolembrodach, więc jest i w tym zespole, i z zespołem, a dzisiejszy przegląd również prowadzi.